Kodakowska apeluje na Instagramie: uciekaj od fałszu i obłudy. Mam alergię na pozerstwo. Nic tak nie rozgrzewa portali plotkarskich, jak konflikt dwóch celebrytek. Zwłaszcza, jeśli przynajmniej jedna z nich do tej pory uchodziła za wykofaną i mało skandalizującą. Tymczasem Paulina Krupińska i Ewa Chodakowska mają ze sobą poważnie na pięku. Doszło nawet do tego, że trenerka postanowiła zagrozić byłej miss prawnikiem. Ewa najwyraźniej coraz gorzej znosi medialne kłótnie. Zazwyczaj dotyczyły one jednak obserwatorek na Instagramie, z którymi radziła sobie sama. W przypadku konfliktu z Krupińską, mimo zaangażowania prawnika, Koda zdaje się nadal analizować showbiznesowe relacje online, pisownia oryginalna. Na pokaz. Na pokaz. Za dużo dzisiaj wokoło jest ludzi na pokaz. Z pozoru miłych, uczynnych i dobrych. Nie lubię przybierania masek. Nie lubię u ludzi udawanych uprzejmości. Dobrym trzeba być nie tylko wtedy, kiedy wszyscy patrzą, ale zwłaszcza wtedy, kiedy nikt nie widzi. Uciekaj od fałszu i obłudy. Lekcja mojego taty, napisała trenerka. Mam alergię na pozerstwo, dodała w Instastory. Niektórzy fani błyskawicznie odczytali wpis jako kolejne uderzenie w Paulinę. Ewa, czy masz na myśli Krupińską? Napisał jeden z internautów. Też tak interpretuje.